Dzień dobry Państwu. W ramach projektu 150 pytań przyszedł czas na podsumowanie, wstępne podsumowanie pierwszego z tych pytań. Przypominam, ono dotyczyło bezpośrednio tego, ile list wyborczych powinna w wyborach, kiedykolwiek one nastąpią, wystawić opozycja. Jest z nami Wojtek Kinasiewicz. Kłopot polega na tym, że obaj mamy bardzo zbliżone poglądy jako obywatele RP na ten sam temat. Ja trochę bardziej w charakterze gospodarza występuję. Żaden z nas jednakże nie będzie recenzował treści odpowiedzi, które otrzymaliśmy, bo też nie o to w tym naszym projekcie chodzi. Chodzi raczej o to, żeby argumenty zaczęły padać, żeby dyskusja zaczęła się toczyć, żeby nikt nie udawał, że nie ma żadnych pomysłów na wyborczą strategię, wyborczy program i na przyszłość Polski po tych wyborach. Dostaliśmy kilka tekstów i chciałbym, żebyśmy w skrócie zrekapitulowali, jakie są argumenty za, a jakie są argumenty przeciw wspólnej liście opozycji, jakie są za i przeciw naszemu postulatowi dotyczącemu prawyborów. Chciałbym też, żebyśmy w dwóch słowach może odnieśli się do tekstów, których jeszcze nie otrzymaliśmy, a spodziewamy się je dostać, oraz do stanowisk, które są znane z publikacji w innych mediach. To co, zaczniemy od samej idei jednej listy, bo to chyba jest podstawowa teza tego pytania. No tutaj uzyskaliśmy, tak powiem, znowu mieszane odpowiedzi. Profesor Kisilowski jest zwolennikiem jednej listy. Zwolennikiem jednej listy jest profesor Balcerowicz. A zwolennikiem jednej listy, aczkolwiek raczej wspólnej listy, ale do tego jeszcze wrócimy, mam nadzieję, jest redaktor Jacek Żakowski. A wyraźnym przeciwnikiem budowania jednej listy demokratycznej jest natomiast Maciej Gdula. I jak należy mniemać, również cała lewica, nie? I pewnie cała lewica. Andrzej Machowski ma mieszane uczucia, a co do jednej listy, proponuje być może dwie listy. Co do poglądów Kuby Karysia na ten temat, no nie udało nam się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi, aczkolwiek z jednego zdania w jego wypowiedzi można wnioskować, iż zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą algorytm Donta. No, należy powiedzieć też, że no, znane skądinąd wypowiedzi Borysa Budki i Grzegorza Schetyny, no ale pewnie zwłaszcza Borysa Budki, bo to jest w końcu szef Platformy dzisiaj, mówią o jednej liście. No, one mówią o jednej liście formułowanej w taki sposób, jak to Platforma Obywatelska w rozmaitych koalicjach, a było tych koalicji trochę, znaczy dwie zasadnicze o różnych składach, Koalicja Europejska i potem Koalicja Obywatelska, już próbowała. No, to były takie listy ustalane w drodze, no, delikatnie mówiąc, porozumień między liderami. I jest jedna z taka z wypowiedzi w TVN24, Borys Budka 15 stycznia był przepytywany na okoliczność między innymi oświadczenia, że takich sygnałów, które Donald Tusk nadaje, że mianowicie kiedy w 2022 roku skończy mu się urząd szefa Europejskiej Partii Ludowej, no to on rozważa powrót do Polski. Czyli znowu pojawia się nadzieja na Tuska, który tutaj przyjdzie i szturmem weźmie władzę w imieniu Zjednoczonej Opozycji, bo to obaj podkreślali, politycy i Tusk i Budka, że lista powinna być jedna. No, wszyscy ci z partyjnych polityków, którzy mówią o jednej liście, no mają taką tendencję, że oczywiście widzą swoją własną partię jako taką siłę dominującą, jako organizatora tej jednej listy. Ja mówię, pewnie nie powinniśmy to komentować tych wypowiedzi, no ale tutaj parę nieprawd trzeba sprostować, bo otóż Borys Budka powiedział między innymi, że Koalicja Europejska i jej wynik jest przykładem na to, że ktokolwiek pójdzie jako rozłamowiec, ten obniży wynik opozycji sumarycznej. Koalicja Europejska i wybory europejskie miały być tego dowodem. No to jest nieprawda. Koalicja Europejska plus Wiosna Biedronia uzyskały w sumie mniej głosów niż uzyskało Prawo i Sprawiedliwość.
Te wybory, co prawda podporządkowane ordynacji Donta, ale z powodu wielkości okręgów tam zniekształcenie proporcjonalności tych wyników nie działa praktycznie wcale. Więc nie wiem skąd Borys Budka miał tę informację, że wynik Biedronia, to jego 6% osłabił siłę opozycji. I również co do Senatu Borys Budka pominął, no fałszująco pominął pewną okoliczność, że Senat co prawda wygraliśmy. Natomiast to zresztą pisano również w OKO.press. Nieprawda tego stwierdzenia o tym, że jedność jest siłą, każda jedność. Na tym mianowicie polega, że no, w wyborach oddanych na uzgodnionych wspólnych kandydatów do Senatu opozycja traciła średnio 4 do 5% w każdym z okręgów wyborczych w stosunku do ilości głosów oddanych na trzy różne partie opozycyjne w głosowaniu sejmowym w tym samym dniu. No więc no to jest rzecz dosyć jasna, tak, że zjednoczenie tą metodą kosztuje, tak, znaczy generalnie rzecz biorąc tnie skrzydła te elektoraty jakieś wyraźnie niecentrowe, tak, no wtedy odpadają. To są wszystko delikatne określenia, no ale jakby tak rekapitulować, no to mamy tak, no to mamy tendencje przemawiające za jedną listą w wykonaniu partii, która do dzisiaj uchodzi za najsilniejszą. No i mamy zdecydowane tendencje odśrodkowe, takie żeby się, zmierzające do tego, żeby się raczej niestety jednak policzyć w tych wyborach ze strony tych wszystkich mniejszych partii. Znaczy znamy stanowisko Lewicy, skądinąd też z innych wypowiedzi znamy stanowisko Ruchu Hołowni. Tekst na ten temat, ponieważ ta dyskusja nie jest zamknięta, jeszcze spodziewamy się dostać, obiecano nam to w przyszłym tygodniu. To jest dosyć charakterystyczny punkt widzenia. Co do praw wyborów natomiast i tej idei, która jakby zmienia definicję tego problemu, no to ja nie wiem, jakie masz wrażenie, ale podejrzewam, że większość albo rzeczywiście nie rozumie, na czym polega wartość tej idei, albo tylko tak mówi. No tak, co do samych praw wyborów, to podkreślił w swojej wypowiedzi Jacek Żakowski dość silnie to, że tu nie chodzi o jedną listę, tylko chodzi o wspólną listę. To jest zasadnicza różnica. To nie jest tylko różnica czysto semantyczna czy retoryczna, to jest znaczeniowa różnica. Ta wspólnota listy, jeżeli zostałaby zbudowana w drodze praw wyborów właśnie, powoduje, że poza tym, że ona jest jedna, to robi się wspólna. Wspólna dla wszystkich demokratów. Cały tekst Jacka Żakowskiego, który nie jest długi, warto jest dokładnie przeczytać, dlatego że w tym niedługim tekście zawarte jest kilka bardzo cennych sugestii, czy wręcz postulatów, mówiących o tym, żeby to się działo oddolnie, lokalnie, żeby to się działo wokół okręgów wyborczych. Profesor Kisilowski z kolei, który też podkreśla, że najlepszą formułą na zbudowanie jednej wspólnej listy są prawe wybory, podkreśla jako jedyny chyba z naszych respondentów fakt, że staczamy się w autorytaryzm. I jeśli tego nie powstrzymamy tu i natychmiast, a możemy to zrobić wygrywając wybory, i to wygrywając wybory niezwykłą większością, tylko co najmniej większością na tyle kwalifikowaną, żeby pozwalała na odrzucanie weta prezydenta. I to pokazują z kolei analizy doktora Machowskiego, który przeliczał sondaże, co prawda obecne, na mandaty i wyraźnie widać, że w przypadku jednej listy ta premia Dantowa jest wystarczająca do tego, żeby uzyskać kwalifikowaną większość. I tu trzeba zwrócić uwagę na jedną istotną, wydaje mi się, rzecz, która na końcu wypowiedzi pana doktora Machowskiego się znalazła, a mianowicie, żeby zacząć konstruować konkretną propozycję prawyborczą, czyli ordynację prawyborczą. Pytania, które zadał, są pytaniami bardzo ważnymi. I bez odpowiedzi na te pytania rzeczywiście trudno jest taką koncepcję ogólno
społecznych czy obywatelskich praw wyborów skonstruować. Ja bym wrócił jeszcze do argumentów za i przeciw jednej liście, bo one nie są nieważne. Znaczy one są bardzo ważkie w niektórych przypadkach i już nie mówiąc o tym, że w arytmetyce wyborczej 2 plus 2 nie równa się 4, bo może się równać albo 5, albo 3 równie dobrze. To zależy od tego, jak ta jedna lista jest robiona. Jest sformułowana, tak. To po pierwsze. A po drugie, co się przewijało w tych wypowiedziach, to są relacje tożsamościowe. To jest chyba element, który warto jest również brać pod uwagę. To specjalnie podkreślił Maciek Gdula o tej tożsamościowej specyfice, tak? O tym, że wyborcy identyfikują się z określonymi partiami, czy też określonymi odłamami. Z kolei dr Machowski zwraca uwagę na to, że możliwe są również dwa bloki. I tutaj, co specyficzne dość, jakby na boku pozostawia Platformę Obywatelską, gdzie też ze względów chyba właśnie takich światopoglądowo-tożsamościowych trudno jest ją jednoznacznie sklasyfikować. No podobnie jak ruch Hołowni. Mimo wszystkich komentarzy, które dotyczą, że tak powiem, kościelnej afiliacji samego Szymona Hołowni, no to trudno powiedzieć, no, Hanka Gill na przykład, Piątek, która jest u niego obecna, jest dodatkowym potwierdzeniem, że Hołownia usiłuje być ideowo indyferentną. Mówi, że polityka jest niezupełnie od tego. Tak? Że to, co we mnie osobiście budzi nadzieję w tych jego deklaracjach, no, to jest to, że właśnie, że raczej w kwestiach zwanych światopoglądowymi głos należy do obywateli, a nie do reprezentujących ich polityków, bo oni nie zawsze mają mandat i nie zawsze mają prawo w tych kwestiach się wypowiadać. Ale Andrzej Machowski, on mówił tyle, że on w prawa wybory nie wierzy. On ma zresztą doświadczenie wspomnienia spraw wyborów w Platformie Obywatelskiej. Co prawda mam wrażenie, że Andrzej to wie. Mówimy o czymś zupełnie innym, no ale to zdaje się, że było na niego mocne doświadczenie i kładzie się cieniem na tym, co myśli do tej pory. Natomiast no właśnie ta wiara czy niewiara w prawybory, no jest jakimś póki co jest decydującym kryterium przesądzającym o stosunku respondenta do samej tej idei. Znaczy generalnie mówiąc, ludzie nie wierzą w to, że partie się zgodzą, co załatwia sprawę. Natomiast rzeczywiście Andrzej, który się apelował o to, że badania i jeszcze raz badania, on również sądzi, że pogodzić się nie da w tej kwestii wyborców, elektoratów, tych zwykłych ludzi, którzy mają głosować. Znaczy, i to jest, wydaje mi się, ważki argument, który też odpowiada moim własnym doświadczeniem. Mówię to wbrew sobie, tak, no bo Andrzej uważa, że prawybory być może są skazane na porażkę i dopuszcza taką możliwość, żeby jednak precyzyjnie poukładać te miejsca na listach no, w tradycyjny sposób, czyli w gabinetach partyjnych liderów. No dobra, no ale w każdym razie... Ale to ci wpadnę w słowo, jeśli pozwolisz, bo co do tego... Sprawy tożsamościowo światopoglądowe wyborców dzielą. Natomiast wśród tych wypowiedzi przewijało się również element jednoczący. Znaczy, co może powodować, co może stanowić wspólny fundament dla bardzo różnych no właśnie tych tożsamości. I tu widać, że to są sprawy europejskie, to są sprawy praworządności, to są sprawy nawet, o czym z pewnym bólem wspomina Andrzej Machowski, nawet 500+, które wyborcy en masse raczej wygląda intuicyjnie, bo nikt tego nie badał właśnie, na to, że to może być element jednoczący. I takich elementów jednoczących można by znaleźć więcej. No, o tym też pisze profesor Kisilowski. Tak. No więc tu mamy chyba coś, co odpowiada naszym intuicjom, że szersze spojrzenie
pozwala na wyobrażanie sobie jednej listy, czy to w drodze prawyborów konstruowanej, czy w innym. No przypomnijmy sobie, że Marek Borowski przed poprzednimi wyborami proponował po prostu losowanie. A. To też jest jakąś tam formułą, oczywiście. Losowanie kolejności formuła... miejsc, dokładnie mówiąc, tak. Bo on zdaje się sugerował, żeby ilość z kolei miejsc dla każdej z partii na wspólnej liście była wynikiem sondażu. Tak. Co oczywiście eliminuje wtedy ten silny element jednoczenia wyborców w procesie prawyborczym, o którym nie można zapominać. No więc, czyli sprawstwa w ogóle. I sprawstwa, tak. Więc to są chyba te odpowiedzi jakoś tak i odpowiadają intuicją. Bo mieliśmy jednego polityka, czyli Maćka Gdulę, który jednoznacznie wskazuje na to, że to powinna być odrębna lista. Mhm. I w zasadzie argumenty Maćka Gduli są czysto tożsamościowe, znaczy tam nie ma innych. A nie, są też takie, że on uważa, że prawybory będą przedłużeniem kampanii, która ma same wady i to mnie uderzyło bardzo silnie. Same wady ma dlatego, że kosztuje, a trzeba oszczędzać pieniądze na to właściwe, decydujące starcie. Oraz jest wroga. Tak? Znaczy, że w prawyborach będziemy się naparzać. No, tam jest jeszcze jeden bardzo nieprzyjemny argument, a mianowicie kolokwialnie mówiąc, pchanie się środowisk obywatelskich do parlamentu, czego Maciek chyba do końca nie, znaczy nie widzi, że tak nie jest po prostu. Tak? On się tego obawia z zupełnie niewiadomych powodów i przecież prawybory... Nie, że on nas demaskuje jako polityków, no co jest średnim odkryciem, ale... No nie jest to żadnym odkryciem, bo przecież my nie ukrywamy, że politykę uprawiamy od 4 lat. No. Dobra, ale teraz no, kończąc... coś tak czuję, bo o tym nie rozmawialiśmy, ale coś tak czuję. Ja mam pesymistyczny nastrój, jeśli chodzi o przyszłość prawyborów. Mam wrażenie, że tego, co jest osią tej propozycji, to znaczy, że idziemy takim ponadpartyjnym blokiem, licząc na taką zrealizowaną natychmiast w samym akcie głosowania w prawyborach, obietnicę, jedyną wspólną obietnicą demokratów miałaby być po prostu uprawiana tu i teraz demokracja. Tego politycy zwłaszcza nie rozumieją, w ogóle tego nie doceniają, raczej to budzi ich niewypowiadaną grozę, bo tego nikt nie powiedział, tak, że propozycja prawyborów między innymi ma tę funkcję, że wymusza jakby taką demokratyzację partii politycznych poprzez po prostu przecięcie tej absolutnej władzy lidera partyjnego nad politykami własnej partii, no bo on ją ma, decydując o ich być albo nie być, czy ich obsadzi na miejscach biorących, czy nie. No więc to, ten wątek, no to docenia tylko z naszych respondentów tylko profesor Kisielowski i bardzo silnie Jacek Żakowski, nikt więcej. To. Ja mam poczucie takie, że to się cholera znowu nie uda. Że z partiami w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Tak? Jedynym może wyjątkiem Szymon... słowo, bo no. skoro Kaczyński bierze przykład z Orbana, no to być może nasza polityczna opozycja weźmie przykład z opozycji węgierskiej. Znaczy, ja tego nie rozumiem. Nasze argumenty leżały na stole od bardzo dawna. Tłumaczyliśmy Robertowi Biedroniowi, że się nie policzy w wyborach europejskich, bo padnie ofiarą plebiscytu, co się stało. Refleksji w lewicy, jak widać na ten temat, nie ma. Widać to zwłaszcza po wypowiedzi właśnie Maćka Gdulę. Mówił o wszystkim, tylko nie o tym. Przecież. Nie wiem, to tak jakby do nich nie docierało. Znaczy, mniejsze z tych partii nie próbują tej większej wyzwać na prawyborczy pojedynek. Znaczy, z dokładnością do Szymona Hołowni. Co prawda Polska 2050 ma zamiar, mówi o tym, iść w kilka bloków, co najmniej dwa. Natomiast no, przynajmniej tu w tym studio usłyszeliśmy deklarację Szymona Hołowni o tym, że jeszcze o tym porozmawiamy, na co bardzo liczę. No bo ktoś taki jak on mógłby swoją bardzo silną deklaracją po prostu spowodować taki polityczny fakt. No ale jak będzie, to zobaczymy. Dyskusja. Jeśli jest... nasze diagnozy wstępne były i są prawidłowe, a te diagnozy, znaczy wyrywek tych diagnoz oczywiście, mówiący o tym, że partiom politycznym niespecjalnie zależy na tym, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę, to rzeczywiście tak będzie. Natomiast to jest to coś, co powiedział profesor Balcerowicz istotnego. Nacisk, nacisk i jeszcze raz nacisk. Ja nie sądzę, żeby partie były w stanie do takiego pomysłu
wspólnych prawyborów samodzielnie dorosnąć. Jeżeli nie będzie wystarczającej presji obywatelskiej, presji publicystycznej. Mhm. No tak, no i to też jest elementem tej presji, ale takiej, no powiedziałbym, nieagresywnie definiowanej i formułowanej raczej pokojowo. Chodzi o debatę, chodzi o trzeźwe stanięcie wobec twardej rzeczywistości wyborczej i politycznej i społecznej w kraju. Tak? Ta debata jest w toku. Do tego pytania będziemy jeszcze z całą pewnością niejednokrotnie wracać. Dzisiaj rozpoczynamy dyskusję na temat pytania drugiego i ono brzmi, czy kwestii światopoglądowych tak zwanych oraz innych takich tematów zapalnych, jak choćby 500+, da się istotnie ominąć te wszystkie sprawy w kampanii wyborczej, bo taka była dotychczas strategia tych centrowych i liberalnych polityków, którzy właśnie liczyli na to, że sięgną do wyborców o różnych poglądach na temat aborcji, na temat stosunku Kościoła i państwa oraz na temat projektu 500+ na przykład. Jak wiemy, te tematy okazują się o tyle emocjonujące, że potrafią wstrząsnąć podstawami państwa. Jeden z takich wstrząsów przeżyliśmy bardzo niedawno, jeszcze wciąż przeżywamy. Mówię o protestach związanych z aborcją. Mamy w zasadzie 1000% gwarancji, że w każdej kampanii wyborczej jakiś cynik to wykorzysta po to, żeby zamieszać. Zawsze tak w tych wyborach bywało i pewnie będzie. No i teraz pytanie, jak tę żabę z kolei ugryźć, zwłaszcza wtedy, kiedy się idzie na osobnych listach. Bo jak to ugryźć, kiedy się idzie na wspólnej, to wbrew pozorom dobrze wiadomo. Po prostu w ten sposób, żeby oddać decyzję w ręce tych, do których ona powinna należeć, czyli obywateli, a nie partyjnych polityków. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.